Witajcie kochani. Taka krótka refleksja. Od jakiegoś czasu, niedługiego, mam małego pieska. Wzięłam go tak bardzo, bardzo przemyślanie. Wybrałam go sobie, bo zobaczcie, tam jest taki staruszek kochany, który ma już 11 lat i chciałam, żeby zdążył tego malucha przyuczyć, ponieważ drugiego takiego jak Baruś to nie będzie nigdy. I tak sobie obserwuję ten pieski świat. To jest niezwykłe. W jakim kontekście nas ludzi, ponieważ my ludzie bardzo często lubimy robić takie przeniesienie, nasze ludzkie cechy, nasze ludzkie tendencje przenosimy na zwierzaki. Natomiast tutaj obserwuję coś takiego typowo zwierzęcego, jak chociażby dominacja, ustalanie granic. Nikt tu nie wydaje się nieszczęśliwy z tego powodu, że maluch chce przekraczać granice, a starszyzna pokazuje odkąd dotąd. Widzę, że panowie się świetnie bawią tutaj, w tej strukturze i w tym mechanizmie, który my ludzie mamy. A mianowicie mamy coś takiego, moi drodzy, że mamy cały czas tą blokadę przed umiejętnym stawianiem granic, co jest, jak widzicie, wpisane nawet w naturę zwierzęcą. Więc moi drodzy, jeżeli coś wam nie służy, ktoś wam nie służy, to przecież nie musi być na zawsze, ale warto wyjść z tego kiślu, w którym się gotujesz, stanąć obok i podjąć taką decyzję, która sprawi, że odejdziesz na chwilę z tej sytuacji, wyjdziesz z jej energii. O, mnóstwo sarenek właśnie widzę tam daleko. Och. Czyli zaufaj. Jak widzę sarenkę, to słyszę w sercu zaufaj. Tak czy inaczej, moi drodzy, chodzi o to stawianie właśnie granic. Nie bójmy się tego, zobaczmy jak nam z tym jest i wróćmy zupełnie inni do tej relacji albo i nie wracajmy do tych relacji, bo taka będzie nasza wola. To dotyczy nie tylko relacji, ale dotyczy nawyków, dotyczy sposobu bycia, sposobu istnienia. Po prostu żegnajmy się codziennie z tym, co wydaje nam się trwałe i budźmy nową jakość. To tak tyle. A w ple dwie słodkie psinki. No to pa!